Ej, mamy 5:48. Wyjechałem z tego pensjonatu, który jest za mną, którego zresztą nie polecam, bo był dość podły. Nawet ręczników kurde nie było. Chociaż też z drugiej strony ani obsługi, ani ręczników, ani mydła nie było. Dosyć, że miałem swoją kosmetyczkę, miałem tam jedno mydełko. Wracam na trasę i czuję, że naprawdę jestem wypoczęty i czuję, że jest naprawdę zimno. Bo no kurde, paluchy marzną. Jest gdzieś koło 5 stopni. Tak zgaduję, bo tak oglądałem na prognozy pogody i tutaj tak jest podane, że o tej godzinie 6 powinno być 6 stopni. Także mamy rzeczkę Piaśnicę po raz drugi. Mamy tam nasz piękny Bałtyk. Polecam spływ Piaśnicą. No i jedziemy taką piękną autostradą szutrową do miejscowości Białogóra, która jest kolejna z Edenkami. Właśnie minąłem jednego szaleńca z Wanogi, który spał w hamaku. 6:37, kolejnego zawodnika niedawno minąłem. 15 km przejechana, jakie piękne słoneczko i robi się już ciepło. Robi się naprawdę przyjemnie. Byle do tej Łaby 30 km mi zostało. Byle się dopchać do tego pit stopu, wypić ciepłą kawę, coś pojeść. Lubiatowo. Chyba tu byłem w maju. Niech no pomyśla. Tak, byłem tutaj na majówce z przyjaciółmi, z żonką. Było naprawdę miło. I najlepsze, majówka, a w majówkę było cieplej niż dzisiaj tutaj. O kurde. No tak, zgrzewiały paluchów w czerwcu. Ja raczej nie miałem nigdy. No, ja już dzisiaj mam nawinięte 30 kilosów. I fajnie to wygląda, bo jest 398 do celu. Wygląda to naprawdę dobrze już. I mija równo doba jak wystartowałem i mam do mety i mam przejechane 224 km. Pięknie. O, to tutaj jesteśmy na pit stopie. Cześć. Aha. Dziękuję ci bardzo, dziękuję. Banan, albudzik, jakiś... Zobacz sobie tam, czy to chcesz. Oczywiście przyszedłem i rozglądam. Tutaj chyba spało sporo ludzi dzisiaj. Bardzo dziękuję. Jedziemy dalej. Plan jest zrobić dzisiaj te 200, no 220, 240. Cześć, cześć. Tutaj w Łebie bardzo dużo ludzi spało. To był taki punkt docelowy w zasadzie każdej osoby, której się pytałem, mijając na trasie. Bez względu na to, o której mieli tu być, to chcieli tu być po prostu.
Tak, prawdopodobnie chodziło o ten pit stop, żeby dojechać tutaj i się przenocować, no ale ja bym nie mógł w takim tłumie tutaj wypoczywać, bo ja bym nie wypoczął. No i mamy Słowiński Park Narodowy, bardzo ładny. Już raz kiedyś jechałem, ale tam bliżej, tak mi się wydaje, bliżej Wydm. Bo chyba teraz tutaj mocno od R10 trasa nas oddaliła, no ale jedziemy przez park. Park jest piękny. Cześć. Dasz mi się wyprzedzić? Dziękuję bardzo. Tutaj na tych piachach ludzie sobie średnio dają radę. I ja pewnie też bym sobie średnio dawał radę na tych oponach, które miałem. One i tak były bardzo fajne. 42 z przodu i 40 z tyłu. Ale to co potrafią te Pirelki Cintorato Gravel S, to jest po prostu szok i nie do uwierzenia. Są naprawdę debeściary. I tu na tym naprawdę zyskuję. Przynajmniej na tej trasie. A też nie czuję jakby jakiejś wielkiej różnicy, jak lecę po asfalcie, żeby mi się jakieś były wielkie opory toczenia i gorzej jechało. Wydaje mi się, że wręcz odwrotnie, piasty, które tutaj mam i tej lżejsze felgi DT Swiss, no robią bardzo dobrą robotę, a przede wszystkim, co najważniejsze, nie robią tego cholernego hałasu, te piasty. Pamiętacie, jak to tyrkotało tam? No wymagający odcinek. To zabiera lekko siły. No i przy takim prędkości 16 na godzinę te kilometry nie odchodzą. A o tym mówił organizator, że nie będzie lekko za łebą. O, miejscowość Gać. Też ją kojarzę. To znaczy, że są w pobliżu Kluki. Ale ja z Moniką jechałem jakoś inaczej, tam bliżej Wydm. Tak, w Gaci są. Jest bruk. Ale też to pięknie wybierałem te opony. No kurde, ja się nie nachwalę tych opon. Cześć. Przebieranki? Tak, i ten mostek też kojarzę. Na Łebie z Monią jechaliśmy. Cześć. Cześć. Co tam, fotki? Tak, takie rzeczy. Na szybko. Jak idzie? Skąd startowaliście? Z Łeby. Z Łeby. Tak. Jestem na południu, startowaliśmy w Okurce. Tak, wczoraj pociągnęliśmy. O której dojechaliście? No. Po 23. Bardzo grubo ziarnisty. No i za 51 km półmetek, czyli ustka. No idzie dobrze, morale wysokie. Po tym zimnym poranku, teraz się zrobiło ciepło i naprawdę przyjemnie się jedzie. Cześć! Co ty tyle błota masz na plecach czy piachu? A, bo się położyłem. Cześć! Cześć! Cześć. 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 Czekaj, nie bardzo mi się chce was wyprzedzać. No to nie wyprzedzaj, no tutaj ten.
to wcipy sobie opowiadam. O, to może zostanę z wami. Tak naprawdę to teraz to wymyśliłem, ale możemy sobie to. Cześć. Przerwa techniczna. Wisła robiłeś, to szacun. Wow, podwójny szacun. Co to za jezioro? Kuźwa. Jezioro Bałtyk. Ładne. Ja tutaj sobie robię wypych. Jesteśmy za rowami. Przejechane mam dzisiaj już 103 km. Do celu 325. Ale tu są klify. Ja cię kręcę. Tutaj się zładować na dół, to by cię nie znaleźli chyba do jesieni. O kurde, tu się pokulać na dół, to by nie było śmiesznie. Ale piękne rejony. Ale piękny wąwóz. Nie no, tu fotka musi wjechać. Zrobisz mi zdjęcie? Mógłbym cię prosić? To chyba nówka z tego roku. Jeszcze się nie przybrudziła, nie przekurzyła. Może być. Ty, i nawet nie ma tu. No. Ale piękne rozlewisko. No. Jakie łąki. 313 km do mety i wjechałem do miejscowości Ustka. Tutaj w planach jest z kolegą. Jak kolega ma na imię? Cześć, Łukasz jestem. Z Łukaszem. Mamy ochotę na kulę mocy, czyli kepsa. Na moment wpadamy tylko na pit stop. I mamy pit stop Ustka. Co tu mamy dobrego? Kawkę dostaniemy? O, taką kolę. Taki ogórek. Ale tu nie wiadomo co, kwaśne, słodkie, czy się kurde nie posram w trakcie jazdy. Nie? Po prostu najesz się wszystkiego. Orzeszki, słodkie, jabłko. W domu jakby się to zjadło, to no. Na wiesz co, ja tu staję, bo ja muszę tu coś zjeść. No ty. Jestem tutaj. Ja potem musimy tak wrócimy pit stop. Się spotkamy albo nie w takim. No razie. Dobra, dobra. To powodzonka. O, i wjeżdża takie coś. Tak, w ogóle moje pierwsze ultra. 292 km do celu, do mety, a 140 km już mam dzisiaj w nogach. Klimatycznie się zrobiło. Do celu. 184 dzisiaj przejechałem. No i jeszcze bym chciał tak dokręcić te 60-70. Jacek? Jacek? Tak. O, a tu mamy Jacka z Warszawy. Dla mnie piwo bezalkoholowe. 194 km dzisiejszej mojej przejażdżki. I 237 mam do końca mety. Zobaczymy co się uda zrobić jeszcze. Prawdopodobnie Achilles w prawej nodze mnie zaczął boleć. Ale nie znam się, nigdy mnie nie bolał. Nie bolało nic mnie nigdy w nogach. Więc nie umiem tego zdiagnozować. Jacek się jeszcze wywalił wczoraj. Ma także dodatkowe utrudnienie. Ale co, mocno sobie rozcharatałeś, czy tylko krew? Mocno. Mocno? Krew, ale mocno. Myślę, że 10 cm kwadratowy. Ale zdartej skóry po prostu, tak? Tak. Bo mechanicznie nie. Jakby poza skórą. Jakieś obicia są, ale żadnych złamań. Dobra, jedziemy. I zaczynam nowy rekord. Dzisiaj padnie.
Wszystko co zrobię ponad 200 to będzie personal best. Zobaczymy jak to pójdzie. Jedziemy. Ale jeździli po tej szmacie. Tej jeździli. Widzę ślady. Do zachodu słońca tak zostało, jeszcze chyba o 9 z haczykiem się robi ciemno, a mi zostało 20 km jakoś do przejechania do takiej bazy noclegowej, gdzie pan tam udostępnia łóżka w jakichś domkach. Jedyne co mnie martwi, to mega mocno mnie boli prawdopodobnie Achilles. No ale nawet jakbym z nogą pod pachą miał jechać albo iść, to te 200 km kurde muszę dotrzeć do tej mety jutro. Poratuje pan wodą? Oczywiście. A piękny. Ile potrzeba? Dwa bidony. O. Maksymalnie ile potrzeba, nie ma sprawy. Dobra, to już się organizujemy. 238 przejechałem. 194 do celu. Kurde, fajnie by było, jakby to była ta przystań żeglarska. Pachnie jakimś grillem. Dzień dobry. Wynocha tam. I w prawo. Reszki już zostały. Reszki do zjedzenia masz coś, tak? No, to coś kiełbasa, tosta. Mama, gdzie masz koce? Dojechałeś? Już jadę po nią. A, gdzie? Długo jesteś? 5 minut. Dobra, słuchajcie, mamy taki... Nie mamy musztardy, mamy sos czosnkowy, mamy keczup i coś tam. Zjem z piachem nawet. Dokładnie. No. Cześć. Też tu śpicie? No. Mówiłeś Michał panu. A coś można zjeść jeszcze u pani? Nie, nie mówiłem. Mówiłeś panu. Cześć. Jak tam? Jak, o której dojechaliście? Tradycyjnie plany były inne, a skończyło się jak zwykle. Ja jestem drugi łakomy, też na dwie kiełbasy. I, a powiedz mi, czy jakiś koc uda się wyżywać? Właśnie pojechali po koce, tak? Mamy tak? Koce, nie? Ja was przepraszam. Ile zapłacić? Tak głupio powiem, ale wiecie co, byłam teraz u szwagierki i popłakała się jej kelnerka. I wiecie, że 5 osób odjechałoby z płacenia? Żartujesz, naprawdę. Ale bydło. To jest takie, wiecie, przykre, bo my tu siedzimy zaraz. No. Jakie bydło. Wiecie, no, ale to nie jest ale może wiesz, jak zliczy kasę, to się okaże, nie, że... Nie, powiem wam coś, tak, powiem wam tak, głupio mi jest też. Trzy dychy było, tak? Tak. Mi jest też głupio, ale mi się też, no mi się też kasa nie zgadza, ale dobra. Nie, podobno są popijące. Aha, tu są, no. O, ale ciepło, chłopaki. Znowu manko będzie, kurczę. A przyniesiesz mój telefon? Dobra, to kładziemy się spać. Cała czwórka na brudasa. Dobranoc. Jak masz na imię? Marcin. Marcin. Jacek, a ten kolega trzeci? Łukasz. Łukasz.